No i siemanko. Dzisiaj bierzemy Ostrówka na robotę. Bo siedział na warsztacie chyba już 2 tygodnie. Ale nic nie robił, także trzeba go trochę przespacerować na spacerek w pole. I co, wczoraj sobie wymieniałem ten olej. I co, kapie tutaj coś? Jest tutaj jakaś jedna kropka. Ale co to jest, olej czy co? Jakiś olej. Ale mamy to jeszcze spod dekielka, gdzieś tam się wylało, także jedna kropka to nie tragedia. Można uznać, że jak na Ostrówka, to aż za dobrze. No i co, podpinamy sobie tego krokodyla. Na początek sobie wrzucę takie, tutaj mam korzenie na przyczepkę. I tam sobie zawieziemy w ten dołek. A później weźmiemy lawetę New Hollanda i zawieziemy Ostrego tam na pole. To w sumie nie jest daleko, bo tam jest jakieś, ja wiem, 3 km. Ale nim się tak źle jedzie po drodze z tym układem kierowniczym, że już szybciej wyjdzie, szybciej pójdzie, jak go załaduję na lawetę i zawiozę tym ciągnikiem, niż się turlać na kołach tą padaką. Dobra, także co, podpinam sobie tą hydraulikę i zobaczymy, jak to działa. Tutaj mam zrobioną taką przejścióweczkę, już tam mówiłem w ostatnim filmie. Bo ogólnie co, krokodyle sobie do sąsiada pożyczyłem. Tutaj mam gniazdo i wtykę. I sobie majster dorobił taką po prostu przejściówkę. Wetkniemy w gniazdo i będzie connect. Dobra, podpinam to, odpalamy i jedziemy zobaczyć, jak to będzie szło. A tutaj osłonki, żeby oczu nie powybijać. Bo ja nieprzyzwyczajony do takich niebezpiecznych narzędzi. Dobra, działamy. No i dobra, w topa na razie, bo to nie chce coś działać mi. To znaczy tak, przełączanie jest. Tylko co, po przełączeniu nawet nie chce zamykać tego ustrojstwa. I tak jakby się dławi. Co prawda zamknęło, ale to tak jakby to powiedzieć na takim ciśnieniu, nie wiem, szczątkowym, że się tak wyrażę. Odkręcę te węże, może to jest zapowietrzone, no nie wiem. Odkręcimy sobie to i zobaczymy, co się to będzie działo. Jakąś bańkę by się przydało jeszcze. Podłączenie jest dobre, no P1, P2 jest z zasilania. I co, no i wyjście AB, no i tutaj góra. Także chodzi to tak jak powinno, czyli bez wciśnięcia chodzą te siłowniki. A po wciśnięciu, no powinny dochodzić, no. Silnik dławi, no widać, że to się otwiera. No ale dziś nie wiem. Dobra, odkręcimy sobie to, zobaczymy, czy tu będzie olej po prostu leciał tak na pusto. No i dobra, węże odkręcone. No i co, zobaczymy, czy się to będzie lało po prostu tak na pusto, nie? No nie, tak mi wygląda, jakby po prostu nie było przepływu tutaj jakiegoś. Dobra, także co, tu was postawię i patrzcie, czy to leci, czy nie.
Dobra, wiecie co mi się wydaje? Po wciśnięciu przycisku, jak gdyby to powiedzieć, schodzi olej z tego, nie? Czyli co, jakby się ten suwak nie wciskał do końca, czy coś takiego. Ale jak patrzyłem na schematach, no to... Może to działa tak, że to są po prostu te dwie, no ale to by wtedy nie działał przechył, nie? Tak jak gdyby nie odłącza całkiem... no, tego przechyłu, nie? No i dobra, słuchajcie, chyba doszedłem, o co to chodzi. Wygląda, że to jest jakieś całkiem inne oznaczenie ma ten zawór. Bo z tego, co mi się wydaje, on powinien iść odwrotnie, nie? Czyli cewka powinna iść na górę. No i dobra, wymienione. Znaczy wymienione, przełożone. Odwrotnie go dałem. No i zobaczymy teraz, tylko obawiam się, tak sobie to przemyślałem, że teraz po prostu na stałe będzie krokodyl, a jak gdyby poziomowanie będzie po zadaniu napięcia, także trzeba to będzie jeszcze chyba przerobić. No ale dobra, zobaczymy, czy to w ogóle działa w samą porę, bo coś zaczyna mrzawić, a miało nic nie padać dzisiaj. Dobra, także co, sprawdzamy to, jak to śmie. Zobaczymy. No i dobra, bo tam baterie skończyło. No i lipa dalej z tym. Teraz po tej zmianie trzecia sekcja dalej nie chodzi. Natomiast te siłowniki od poziomowania chodzą na wciśniętym przycisku. Także dalej lipa. Ale co, już stwierdziłem, że nie będę tracił na to nerwów. Znaczy dzisiaj jeszcze się trochę pobawię tym. Ale co, byłem właściwie przed chwilą, zamówiłem sobie nowy rozdzielacz. Bo on i tak opadał. Był już tam wyrobiony, także zamówiłem sobie nowy. Trzysekcyjny z joystickiem i z trzecią sekcją po prostu sterowaną tak wajchą osobną. Także co, będzie można wyrzucić ten dzielnik cały i po prostu sobie puścimy nową linię do zasilania tej trzeciej pary wyjść. Bo co, bo tak stwierdziłem, że w sumie to mi się i tak przyda do pewnego takiego nowego projektu. Myślę, że będzie korzystniej. No i już może nie będzie to opadało, tak, także... Wiecie, o co chodzi. Koszt nie mały, bo tam sam rozdzielacz chyba 600 zł. No, plus do tego te przyłącza, bo to są dosyć duże, chyba 36 razy 2 są te największe przyłącza, także koszt wyjdzie nie mały. No, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Także co, czekam na ten rozdzielacz, a na razie może się jeszcze pobawię tutaj trochę tym. Jakoś to jeszcze pozmieniamy, może to akurat będzie działało. Dobra, także główkuję tutaj dalej i zobaczymy, co tam z tego. No i dobra. Już zacząłem podejrzewać, że coś z tym krokodylem może być nie tak. Ale nie, no tu wszystko chodzi fajnie. Także tu jest wszystko okej. Myślałem też co, że tutaj są jakieś zawory po prostu jednostronne, że to się nie odblokowało, ale tutaj przepływ jest, no jak wciśniemy to tutaj wszystko olej idzie, także tutaj z tym nie ma problemu. No i co, podpiąłem sobie bezpośrednio po prostu krokodyla do tej trzeciej sekcji i chodzi, także to nie tutaj problem.
Szukamy dalej. No i dobra. Pisali ze sklepu, z którego zamawiałem ten rozdzielacz. Dzisiaj, że go wysłali, także fajnie, jutro będzie. No i co? Czyli co? Tutaj się już nie bawię z nim. Może jak będzie w zimie jeszcze więcej czasu, to sobie go podłączę pod sprężone powietrze i sobie dopiero go obadamy, bo tak to więcej oleju tutaj wytracę, niż ta cała zabawa warta. Teraz co? Kupiłem sobie takie kolana i sobie po prostu łączymy teraz te wyjścia na ten rozdzielacz, tak jak były przedtem. Tylko już nie będę tego spawał, bo w oleju to tak nie za bardzo by to się spawało. Łączymy to na po prostu na połączenie skręcane i wywalamy ten dzielnik. Bo już go mam dosyć. Dobra, działam. No i dobra, ostrówek miał trzecią sekcję, a teraz nie ma. No, wywaliłem to wszystko, ten cały dzielnik i po prostu to złączyłem na kolanku. I teraz jest jak po staremu. Tutaj ten wąż na razie zaślepiłem. No i co, powiem wam, że ręce mi upadły. Przez swoją głupotę oczywiście. Zobaczcie, no wygląda na to, że ten dzielnik jest ok, tylko po prostu go źle podłączyłem. Bo tak, patrząc od tej strony na niego, mamy tak, P1, P2, no i to na zdrowy rozsądek, no każdy przytyczy do tych wyjść, prawda? Tu mamy AB, no i tutaj nie mamy oznaczenia, nie? Natomiast, jeśli odwrócimy go do góry nogami, to nam się troszeczkę sprawy zmieniają, bo tutaj mamy oznaczenie tak, DC, które no, na 100% musimy przypisać do tych wyjść. Czyli teraz, odwracając, to P1, P2 nie tyczy się tych wyjść, tylko tych. Czyli tutaj musimy podać zasilanie, tutaj mamy wyjście, jedno wyjście i tutaj mamy drugie wyjście. No inaczej być nie może. I wtedy to by działało pewnie, jak Pan Bóg przykazał. No i dobra, przyszła Petruszka właśnie przed chwilą. Także sobie zobaczymy, co to ogrodnik nam zamawiał. Liza! Liza! Dobra, coś mamy. Cyk. Elegancko. Na to lepiej nie patrzeć. No i rozdzielaczyk. I przyłącza kątowe, fajnie, tak chciałem właśnie. Żeby to było na 90 stopni. Dobra. Także co, wajchy też nawet są. Pewnie zamiast tych dwóch dają joysticka. Dobra, wyciągam to i sobie zobaczymy, jak to ugryźć. No i dobra, na polu już ciemno. Za bardzo w dzień nie miałem czasu się tym zająć, ale tak, postaram się dzisiaj, żeby to jeszcze jakoś przymocować i żeby to jakoś tam wiedzieć co i jak. Tylko tak, już widzę, że będzie problem z tymi przyłączami. Zamówiłem sobie wszystkie 90 stopni, ale co, no druga para się tutaj nijak na mnie zmieści, nie? Także chociaż może, gdyby to dał na bok, nie, no to jest za długi ten. Także to nam na pewno nie wejdzie w ten sposób. Najlepiej by było, jeszcze to muszę przemyśleć, dać jedno kolano, powiedzmy tak jak teraz, i tutaj zamiast tego nypla dać od razu, zakłuć sobie węża na śrubę olejową i po prostu by nam tutaj ten wąż się schował, o, gdzieś do takiej pozycji, poszedł w dół i tu byśmy mieli fajny dostęp już do następnej pary. Także tak by było chyba najlepiej, te trzy węże po prostu zakłuć na śrubę olejową i wiecie o co chodzi. Bardzo dobry plan. No i tak, zasilanie tutaj, powrót tutaj, także też trzeba będzie to jakoś tam pokombinować z tym.
bo chcę go po prostu dać w pozycji, żeby był po prostu w pozycji pionowej. Coś takiego. No i myślę, że będzie ok. No. Jakoś tam się ogarnie. No, dobra. Także co, działam z tym. Bo w sumie zamówiłem sobie też w sklepie, pytałem się, czy mają takie śruby olejowe, żeby był na gwint 1, 2 i oczko, żeby miało gwint 26 razy 2. Ale powiedział gościu, że czegoś takiego nie mają, więc no co, trzeba będzie jakoś kombinować. No. Dobra, coś tu się zaraz wykombinuje, a tutaj paczuszkę dostałem od widza. Dzięki wielkie. Nie z butami, ale to jeszcze o tym kiedy indziej. Także na razie ci dziękuję. A co z tego będzie, to dopiero się dowiecie w kolejnych odcinkach. Najpierw się muszę z tym uporać. Dobra, bebeszę ten rozdzielacz i działamy z tym. Stary rozdzielacz wyrzucony, ocieka. Ja tu kombinuję, jakby tu ten nowy zamontować. No i dobra, spawamy elegancko. O, to chyba, kurczę, muszę tu chyba mniej smarować, bo tu ugnieje w końcu to krzesło. Dobra, a więc tak, spawane, tak to wygląda. Pozycja robocza. Powiem wam, że więcej miejsca się tu zrobiło. Taki jest ten rozdzielacz, bym powiedział, slim fit. No i elegancko. Tutaj się to rusza, ale to się nie rusza na mocowaniu i nawet nie na wsporniku, tylko to się rusza, widzicie, cała ta rura. A ten wspornik jest przyspawany do tej rury. No i to się tak rusza, ale to już z tym nie będę nic kombinował. Jak coś, to najwyżej tam na mocowaniach to jakoś poprawimy kiedyś tam, żeby nie było żadnych luzów. Kolejny dzień. Na razie nie mam czasu się tutaj tym zajmować, ale wam pokażę, co tutaj majster wczoraj zdziałał. A więc tak, podpiąłem sobie węże do wysypu łyżki. Także trochę jest za bardzo zgięty, ale od biedy jak na razie będzie. Także tą samą czynność sobie chyba zrobię z tym wężem od podnoszenia ramienia. Tylko co, tutaj jest taki, jak gdyby to powiedzieć, dławik jednostronnego działania. Po prostu tu jest, widzicie, dławik. I tu w środku ma sprężynę, także w jedną stronę dławi, a w drugą puszcza swobodnie olej. I tak, tylko muszę sobie jeszcze obczaić, które jest wyjście do podnoszenia, a które do opuszczania. I najlepiej jakby tu było podnoszenie i byśmy sobie tutaj spawali, o, w ten sposób tą mufę. I byśmy mieli już gotowe właśnie takie, można powiedzieć, odsadzenie, nie? Tego węża i go podpinamy od spodu po Bożemu i by był problem rozwiązany. No, także zostają tylko jeszcze te dwa węże do podpięcia na 22,5 do trzeciej sekcji. Puszczę sobie grubsze, bo są w planach takie różne prace
które wymagają więcej oleju, także puścimy sobie grubszymi wężami. I co? No i co? Zostaje jeszcze problem w sumie tego przelewu, nie? Tu jest wyjście od przelewu. Węża od przelewu, nie wiem, chyba sobie puszczę dołem po prostu. Nie wiem, czy tam się zmieści to w ogóle. No, powinno się zmieścić. Czyli tutaj dołem. I tak, przydałoby się tutaj, nie wiem, albo to będę musiał spawać po prostu tą końcówkę. Tą tulejkę, to jest ze starego węża, to sobie odetniemy. I sobie po prostu tutaj nałożymy węża. I tak delikatnie po łuku gdzieś go tu połączymy. Albo jeszcze lepszym rozwiązaniem by było, tylko akurat nie mam takiego węża starego, to jest z Waryńskiego. O takim rozmiarze w sumie tam idą tylko na łamanie ramienia 36 razy 2. Jakby tu była nakrętka, to by było idealnie, prawda? Bo byśmy sobie tutaj wkręcili, byśmy mieli już połączenia, gdyby to powiedzieć, rozbieralne, nie? Bo spawanie no to jest takie, no takie sobie rozwiązanie. Także jakoś to też będziemy musieli ogarnąć i coś może z tego będzie. Dobra, na razie muszę tak odpiąć łyżkę, muszę oddać koledze. I a żeby to zrobić, muszę, bo olej mam spuszczony, także sobie teraz wymieniam, zalewam świeżego oleju do kopareczki i działamy. No i dobra, w koparce padły akusy, teraz się ładują. Majster się wziął za podłączanie tych powrotów. No i tak, jak sprawa wygląda. Nie spawałem tutaj nic, nie kombinowałem, bo mówię, później jak to będę chciał po Bożemu znowu zrobić już na tych złączkach, to bym to musiał znowu kupować te duże przyłącza, a to jest cholernie drogie. Także co, po prostu sobie nasunąłem tego węża na ten króciec. Tutaj dałem na końcu o-ringa, także ten wąż naszedł na o-ringa i wszystko to spiąłem takimi porządnymi opaskami. O, tu jeszcze jest niedokręcone. Dobrze, że nawet tutaj pomacałem. No, tu jest ta sama sytuacja, też jest nasunięte na gwint. No i tu jest ta oryginalna, jak gdyby ten oryginalny trójnik spięty opaskami, także tu się nic nie zmienia. No i co, w zasadzie jeszcze tutaj dokręcam i moglibyśmy to spróbować, jak to by działało, w którą stronę tutaj jest podnoszenie, nie? Wiecie, o co chodzi, żeby tutaj zrobić dobrą kolejność tych węży. No, tu sobie jeszcze musiałem troszeczkę podfedrować dziurę niżej, żeby ten wąż tutaj nie zaginął, tylko tak ładnie szedł. Trochę syfon wyszedł, trochę to wszystko w dół idzie, ale to myślę, że tutaj nie ma większego znaczenia. Węże takie są, no nie wiem, jakie znalazłem. Dzisiaj wszystko pozamykane, także nic bym nie kupił. Jakieś takie znalazłem, pewnie do wody. Także liczę się, że w przyszłości to trzeba będzie po prostu wymienić, bo one się spuchną. No, a zobaczcie tutaj, tu jest oryginalny jeszcze wąż. Zobaczcie, jak on jest pewnie jeszcze oryginalny. I zobaczcie, jak on jest mięciutki. W tylu latach w oleju. I normalnie. A teraz te współczesne to dosłownie rok i są twarde jak skała. Dobra, skręcam to jeszcze, odpalamy i zobaczymy, że tu jest to wyjście. I by było tyle na razie. No i dobra, zobaczymy, czy tył chodzi. Dobra. Co to się tak tu trzech? Pewnie coś spadło. Dobra, tył chodzi. A, tu sobie dałem tą obiemę, żeby po prostu ten wąż się nie zaginał no, żeby był cały czas okrągły, a nie taki spłaszczony, nie? Wiecie, o co chodzi. No i dobra, zobaczymy teraz tak. To jest w zasadzie podpięte łamanie, także to powinno chodzić. No i chodzi. Jedną w drugą stronę. Okej. No i co? Najlepiej by było, teraz trzymajcie kciuki za to, żeby jak pociągniemy wajchę do tyłu, żeby z tej dziury poleciał olej. No,
tutaj teraz. Czyli tak, podnoszenie mamy na wężu tamtym, nie? Niedobrze, niedobrze. No dobra, nic, na razie. Czyli nie tak jak powinno być. Znaczy nie tak jak powinno być, no to pewnie tak rozdzielacz ma, ale wiecie, tam bym sobie podłączył węża, a tutaj bym sobie dał tą tuleję i by wszystko było jak z fabryki, a tak to trzeba to jakoś jeszcze inaczej przekombinować. No nic, dobra. Jakoś myślę jak to zrobić i ale to później, dobra. Na razie. No i dobra, może coś z tego będzie. Tutaj tak na szybko sobie to ulepiłem z tego co miałem na stanie. Czyli tak. Tutaj idzie króciec 1/2 cala na 22,5, później przejściówka 22,5 na 26 × 2 i tutaj kolano, by nam to już schodziło w dół. Myślę, że tak tymczasowo by było. A na przyszłość najwyżej sobie kupię tuleję, taką przedłużkę 1/2 cala i już się da, tutaj się po prostu tuleje i w dół te węże się skieruje i już będzie jak Pan Bóg przykazał. Dobra, także co? Tym się zajmę później, tak jak mówiłem, na razie sobie chciałem tylko zobaczyć, czy to by coś z tego było. Okej, okay, no i co? Tutaj będę musiał zespawać to jeszcze, nie? Ten zawór. No. Wławiący jednokierunkowy. Czyli to pójdzie tam na dół. Tak całkiem w dół. I to pójdzie tutaj. Także jakoś się tutaj z tym pomieścimy. No dobra. Także nie jest źle. I jestem z powrotem. Łyżka oddana. Jutro Artek ma tam skarpować ten staw, co tam w zimie go kopałem, także może później podjedziemy, zobaczymy jak mu to wyszło kiedyś tam. Ale tak, wracając do tematu, pospawałem sobie te przyłącza. Tutaj jest ten, jakby to powiedzieć, ten dławik i tutaj sobie wspawałem ten po prostu króciec, żeby go przedłużyć, żeby nam tam się to wszystko pomieściło. No i co? Tutaj widzicie przyrząd do testowania ciśnienia. Czyli tak, tu mamy zaślepione jakąś tam, co było pod ręką, gumką. No i tutaj mam taką, jakby to powiedzieć, taką przejścióweczkę do końcówki do pistoletu na powietrze. No i po prostu cyk, przykładamy tutaj powietrze. I sprawdzamy, czy nam to cieknie, czy nie. Myślę, że jest ok. Jak na powietrzu nie cieknie, to na oleju tym bardziej nie powinno. No i dobra, elegancko to wszystko jest tutaj już ułożone. Węże schodzą na dół. Nawet to fajnie wyszło. Akurat odległość jest idealna po wstawieniu tej mufy, żeby tu się tam te węże dało połączyć i tak myślę, że jak sobie to poskręcam, chyba sobie jeszcze tutaj taki sam trik jak tutaj u góry zrobię sobie tutaj i już będzie tak jak ma być, ten wąż nie będzie się tak wyginał. Dobra, teraz tak, nurkuję tam na dół i opatrzam gdzie tam te węże idą, żeby je tam dobrze podpiąć. No i co, jakoś to tam będę musiał to zakręcić. Dobra, także idę w czeluści tam na dół. No i dobra, tak się ogrodnikowi spodobało spawanie przyłączy, że jeszcze sobie to wspawałem. Bo tak, i tak bym musiał zmieniać kolejnych węży, bo nabieranie było, jak gdyby to powiedzieć, w tą stronę. Także sobie to teraz zrobimy tak jak ma być. Będzie nabieranie łyżki do siebie. No i spawałem sobie identycznie jak tutaj, czyli tą wykręconą z rozdzielacza, ten przyłącz z rozdzielacza sobie tutaj spawałem. Jest elegancko, no może brzydko wygląda, ale to ma działać.
Także będą wszystkie węże teraz, jak gdyby to powiedzieć, skierowane w dół. Jeszcze ten może sobie przerobimy. O, bardzo dobry plan. Dobra, ale to później. Na razie sobie to podłączę. I chociaż tutaj może by się tu jakoś wykręcił z tym małym wężem. To już jest ten 22,5, także 22 razy 1,5 rozmiar, także to już się trochę łatwiej tym ogarnąć. No, tylko tak, tu jest tak mało miejsca, że tu już musiałem wszystko dokręcać kluczem uniwersalnym. Taki kluczyk jest do tego potrzebny, czyli zestaw dwóch elementów. To się składa w jeden klucz. Potrzebny jest do dokręcenia tego, ale dało radę, także jest ok. Dobra, nurkuję tam i zmieniam te przewody i wkręcam te do podnoszenia. To powiem wam, tam jest taki syf kiła i mogiła. Inaczej się tego określić nie da, chyba sobie tam wezmę zmywać i po prostu jeszcze te przewody tam poumywam, bo nie cierpię po prostu w takim bagnie tam pracować. Dobra, działam generalnie. A więc tak, jakby majster wstawiał głupie wstawki w swoje filmy, to teraz by leciało 2 hours later. Ile tu zabawy z tym, ile tutaj poleciało, no, nieprzyzwoitych słów, to szkoda gadać. No ale dobra, jest fajnie to wszystko, te wszystkie cztery węże są tutaj ładnie podłączone. No i co, aż musiałem siedzenie wywalić. Teraz co, odpalamy i zobaczymy. To będzie działało. No i dobra, czyli tak powinien podnosić. Podnosi elegancko. Opada. Ten zawór tak chyba hałasuje. To pewnie jest powietrze i tak trochę bardziej niż przedtem, nie? Czyli tak, to nam działa. Teraz tak, w tą stronę powinniśmy nabierać, nie? Dobrze. W tą stronę powinniśmy otwierać. I to też działa elegancko. Zobaczymy na ciśnieniu. Tutaj nic nie cieknie. No i elegancko. Przydałby się jeszcze wypytować górny poziom, przyblokować, ale tu jest znów dach. Zobaczymy w tą stronę, by zablokujemy. Dobrze jest. Nic nie cieknie. Elegancko, suchutko. Także to. To by było ogarnięte. Dobra, trzeba go zgasić, bo to śmierdzi. To by było ogarnięte. Teraz tylko tamte przewody jakoś upinam, żeby to miało jakieś tam ręce i nogi na dole. I co? Mam taki jeden przewód 5-metrowy, 22,5, także sobie go przeciągniemy. Zobaczymy, ile on nam tam wystarczy. I jutro postaram się kupić jeszcze węża. W sumie jutro ma ogrodnik wyjazd, także mnie pewnie cały dzień nie będzie. Ale w sobotę sobie to dokończymy. I myślę, że już to zrobimy na gotowo. Dobra, teraz nurkuję znowu tam na dół. Biorę garść trytytek. I jakoś te przewody tam upinamy. No i dobra, skończone.
prawie skończone. Tutaj sobie zamontowałem jeszcze jednego męża, miałem do tej trzeciej sekcji. Jeszcze sobie może jutro kupię drugiego. 5 metrów tutaj wchodzi. Nawet tak z zapasem jest, tyle wystarcza. Także jest ok. No, tu jest puszczone, czyli tak, jeszcze jedną 5-metrowego węża i by było tutaj już skończone. Tam sobie to wszystko w miarę ogarnąłem, na ile się tam dało. Będzie dobrze, dopóki w pierwsze krzaki nie wjadę. No i tak. No i witajcie, byłem właśnie po węża. I co, zostawiłem ostrówka kiedy? Przedwczoraj. Na podniesionym wysięgu i zobaczcie, jak trzyma fason elegancko. Także jednak rozdzielacz był winny temu opadaniu ramienia. No, także co, nie było jednego kawałka 5-metrowego, wziąłem sobie 2,5-metrowe. Połączymy sobie i też będzie ok. Także co, montuję tego węża na szybkości i już to powinno chodzić, taką mam nadzieję. Nie no, już teraz to powiem wam, że musi chodzić, nie ma innej opcji. Dobra, także do potem. No i dobra, skończone. Tutaj gniazda podpięte. Ten węże tak, no powiedzmy, że przymocowane. I co, no i ma działać, no. Wiem, że ostatnio też tak mówiłem, ale teraz już będzie działać. Nie ma takiej opcji, żeby nie ten działał. No i co, tutaj to tak wygląda. W miarę schludnie to wyszło, także chyba nie jest źle. Cyk, cyk. Elegancko. Dobra, także co, wstawiam siedzenie. Zakrywam tutaj tą blachę. Aha, ostatnio sobie też tą blachę tutaj dociąłem delikatnie, żeby to pasowało. Teraz cyk. O, zobaczcie, kurde, jak z fabryki teraz będzie. Elegancko. No, nie będziemy tu sprzątać, chociaż by się przydało, ale to innym razem. Dobra, odpalamy i zapinamy krokodyla. Zobaczymy, co to z tego będzie. Teraz to tak, teraz to elegancko, tylko jeszcze trzeba będzie opanować, muszę sobie w wózku widłowym przerobić to, bo jeszcze tego nie zrobiłem. O, tu jeszcze nie dokręcone, żeby zmienić kolejne, żeby po prostu mieć zamykanie albo branie widem na siebie w tą stronę, nie? Powiem wam, że lekutko to chodzi, w porównaniu do tamtego starego, no to ja wiem. Tak z 2 razy lżej. No i co, obawiałem się, że będzie też ten problem,
że nie będzie można dwóch sekcji naraz robić, czyli na przykład podnosić i zamykać, ale spokojnie można tak zrobić, czyli podnosimy i zamykamy i sobie możemy regulować, czy bardziej podnosimy, czy zamykamy. Także można generalnie dwiema sekcjami w tym samym czasie operować, nie? Czy opuszczając, czy podnosząc. Tylko kwestia wyczucia, żeby tam dobrać po prostu szybkość, nie? Żeby powiedzmy dobrać szybkość zamykania i podnoszenia, nie? Także elegancko, powiem wam, jestem zadowolony. No i ta trzecia sekcja też fajnie nawet działa. Ten już chodzi trochę ciężej. Nie wiem dlaczego. Pewnie może dłuższe ramię, nie wiem, ale w każdym razie ta jedna sekcja chodzi troszeczkę ciężej od tych na tym joysticku. Te chodzą tak, no idealnie. Trzeba to dokręcić, idealnie to chodzi, także ogrodnik zadowolony z zakupu, chociaż kosztował niemało. Sam rozdzielacz 600 zł wyszedł, 80 litrów przepływu, także dosyć spory. I co? Rozdzielacz 600 zł, a te same osprzęty, czyli te srebrne, co widzicie tutaj, czyli te dwie przyłącza 36x2, te kolana, no wszystkie te dodatkowe osprzęty wyszły 200 zł. 813 wyszło z przesyłką, wszystko. Najdroższe były te na 26x2, te kątowe, bo w sumie za same te kątowe zapłaciłem 100 zł chyba, za te 4 kątowe, bo one wychodziły chyba 25 zł sztuka. No ale jest zrobione, także elegancko, tak jak ma być, także już tu nie trzeba będzie nic zmieniać. No może oprócz tego przewodu, bo on jest tutaj dany zwykły chyba do wody, znaczy no nie wiem dokładnie do czego, bo nie było żadnych napisów, to jest jakiś używany, także nie wiem, no pewnie do wody, bo chyba, chociaż może i do oleju, zobaczymy, no jak się za rok zobaczymy, czy się rozwarstwi, czy nie. Także to kawałek tego węża trzeba będzie jedynie wymienić, ale to tam chwila, moment. Te węże dałem stare, bo one były w idealnym stanie. Ten tylko sobie też wymieniłem na nowy. Czy nowy, no też jakiś tam z zasobów własnych. I jest elegancko. Ten wąż miałem, ten sobie kupiłem jeszcze, no to koszt wyszedł 100 zł za te 5 metrów. 2x2,5. To spawałem, także tam wszystko widzieliście. No i tyle by było chyba na dzisiaj. Jeszcze zobaczę, może tam coś poładuję sobie. I generalnie w poniedziałek ruszamy na tą robotę w końcu, bo trzeba to zrobić, oddać sąsiadowi te widły. Bo wiecie jak jest. Dobra, także co? Może wam coś jeszcze tam wrzucę na koniec.
No i dobra, inspektor lab odbiera robotę. Widzicie jak szczegółowo? Nic mu nie ujdzie uwadze. No i co, miałem te korzenie sobie na przyczepę wywozić, załadować. Ale tu się nie dało przejechać, bo tu widzicie, było to jeszcze jak cholera. Ogólnie te korzenie już były na przyczepie, tylko oczywiście tutaj majster utonął. No i nie dało się wyjechać z tym, także wykiprowałem to po prostu. Myślałem, że jak to trochę obecnie, to jakoś tu się to ogarnie, ale jeszcze ciężko. No, ogólnie chodziło mi o to, żeby tutaj uprzątnąć to z pola, żeby tutaj nie zalegało to na polu. A tutaj i tak będę to musiał sobie, pewnie w zimie będę tutaj to sprzątał. I to już sobie to weźmiemy najwyżej koparką i załadujemy i też będzie ok. No i co? Powiem wam, że super sprawa te widły. Wiedziałem, że to będzie fajnie się tym robiło, ale nie myślałem, że aż tak. No ile nabierzemy, tyle mamy, nic nam nie spaduje. Także super sprawa, powiem wam, widełki. Trzeba będzie coś pomyśleć o budowie czegoś podobnego. W sumie to nic skomplikowanego, no tylko tulejki musimy kupić, widły, profilek jakiś spawać i o cała filozofia. No to ramię, siłowniki, dwa koła, kurczę, wyjdzie jak nic. No ale chyba, że kupić po prostu takie używane gdzieś, nie? Odzywajcie się, jak macie coś takiego podobnego do sprzedania. Tylko trochę szersze mi się wydaje, nie? Bo to jest 1,60 m. Także ja wiem. Ile? Z 2 metry myślę, że spokojnie. Na takie krzaki to by było chyba optymalnie do ostrówka. No, także co? Tak robota wyglądała. Trochę obsówki było. Ale nawet, że dobrze jest. Ważne, że działa. Dobra, także co? Ja uciekam i do następnego. Cześć, trzymajcie się.